Różnorodne kultury, kolorowe stroje, niesamowici tancerze – to wszystko tradycyjnie już towarzyszyło Międzynarodowemu Latu z Folklorem. Kilka lat temu występy na dziedzińcu Ostródzkiego Zamku były tylko dodatkiem do olsztyńskich spotkań folklorystycznych. Z biegiem lat impreza stała się w okresie letnim prawdziwą wizytówką Ostródy. Przez 5 ostatnich lat Lato z Folklorem odbywało się na dziedzińcu Ostródzkiego Zamku. W tym roku tancerze swoje umiejętności prezentowali na deskach amfiteatru. Komfort jest zarówno dla wykonawców, dla organizatorów, no i dla widowni nieporównywalny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego faktu, że odbywa się właśnie ten festiwal w amfiteatrze. Zamek ma swój klimat, amfiteatr ma swój przepiękny amfiteatr przede wszystkim. Chciałbym bardzo, bardzo pogratulować amfiteatru. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze przygotowany, nagłośnienie jest bardzo dobre. Myślę, że jest całkiem przyjemnie i jest to obiekt, na którym można dawać takie koncerty. Międzynarodowe Lato z Folklorem przez cały tydzień pozwalało widzom zobaczyć różnorodność kulturalną praktycznie z całego świata. Swoje umiejętności prezentowały zespoły z Chorwacji, Serbii, Indii, Portugalii, Węgier, Ekwadoru czy Meksyku. Przybyłą publiczność urzekli zarówno barwnymi strojami, makijażem, choreografią i kontaktem z publicznością. Opiekunowie zespołów tanecznych nie ukrywali, że po występie ich grupy zasiadali wśród publiczności, by podglądać inne zespoły. Coś się zabiera, na pewno. Coś zostaje w pamięci i później jak się tworzy coś nowego, gdzieś tam to w tej głowie tkwi i można wykorzystać. Natomiast przede wszystkim jednak przeżycia, bo jest to inna kultura, inaczej rzeczy są tańczone i raczej chyba czerpimy bardziej z rysunku, z choreografii niż z tego, co zespół ma w swojej kulturze, bo to jednak polska kultura, a inne kultury są troszeczkę inne. Podczas festiwalu nie mogło zabraknąć polskiego folkloru. Po raz drugi w Ostródzie swoje umiejętności zaprezentowała grupa młodzieżowa Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawianka. Tancerze przyznają, iż mimo dużego doświadczenia scenicznego wciąż przed występami odczuwają tremę, ale ostrócka publiczność swoim ciepłym przyjęciem ułatwiła im występ. Było ciężko momentami, ponieważ mieliśmy szybkie przebiórki, ale wszystko było w porządku. Pod koniec była ta adrenalina i mimo wszystko przyjemnie jest tańczyć na scenie i pokazywać się z tym tańcem. Emocje na pewno są, publiczność przywitała nas bardzo dobrze, były gromkie brawa i myślę, że jak na drugi pobyt w Ostródzie jesteśmy bardzo zadowoleni, publiczność dopisała i jest bardzo ciekawie. Choć wielu z nas zachwyca się nowoczesnymi formami tańca, to Międzynarodowe Lato z Folklorem tancerze i choreografowie udowadniają, że tańce ludowe wciąż mogą nas zaskakiwać, uczyć, a zarazem bawić.